W Tarnowie frekwencja albo ci nieuczęszczający na lekcje religii stanowią niespełna 5%. Dla porównania w Nowym Sączu jest to o połowę mniej, około 2,5%. W Bochni niecałe 2%. W Dębicy 1,7%, a w Mielcu 1,6%. I najlepiej ta sytuacja wygląda w okręgu brzeskim, gdzie ten problem dotyczy około 1,5%. To jest 1062 osoby, z tym, że w tej liczbie niekatolików jest 53, więc około 1000 osób nie uczęszcza na lekcje religii w naszej diecezji. I tutaj te przyczyny, które były podawane, deklarowane przez tych uczniów, którzy rezygnowali z lekcji religii, były bardzo różne. Od takich powodów jak więcej czasu na uczenie się, przygotowanie na przykład do matury. Dosyć często ten powód był podawany przez licealistów w liceach ogólnokształcących, poprzez deklarację niewiary, poprzez pewnego rodzaju oderwanie się, czy też zerwanie więzi z Kościołem, co wcale nie jest równoznaczne z jakimś ateizmem, czy też niewiarą. Po prostu dosyć wielu uczniów twierdzi, że nie chodzą do kościoła, ich rodziny do kościoła nie chodzą, więc oni konsekwentnie też rezygnują z nauczania religii. A szkoda. Wśród tych innych tematów są też spory o charakterze światopoglądowym, niezgadzanie się z nauką społeczną Kościoła, z nauką moralną, obyczajową. Tutaj takie bardzo prozaiczne przyczyny. Dalej, wśród tych różnych powodów bywają czasami takie, że niektórzy twierdzą, że przesilili się w trakcie przygotowania do bierzmowania i teraz chcą troszeczkę od tego odetchnąć. Mamy nadzieję, że kiedyś wcześniej czy później ci uczniowie powrócą na lekcje religii. Nieuczęszczanie na lekcje religii w szkole ma pewne konsekwencje w życiu wspólnoty parafialnej. Tu kwestia przygotowania do różnych sakramentów świętych. No, zawsze pojawia się pytanie o to, jak też dana osoba, dany kandydat podchodził do swojego uczestnictwa w lekcjach religii. Jeżeli ktoś ignorował z różnych powodów lekcje religii, jeżeli przestał uczęszczania w tych lekcjach religii, no to pojawia się chyba uzasadnione pytanie o to, czy taka osoba rzeczywiście jest gotowa do tego, żeby przyjmować poszczególne sakramenty święte. I pytanie o to, w jaki sposób można uzupełnić te braki, tą lukę, która powstała w wyniku nieuczęszczania na lekcji religii. Tutaj też trzeba bardzo jasno podkreślić, że Kościół, pomimo różnych historii, wydarzeń w życiu poszczególnych ludzi, nigdy nie zamyka i nie będzie zamykał drogi poszczególnym osobom wierzącym, chrześcijanom, do sakramentów świętych, ale sprawiedliwość, konieczność wyciągania konsekwencji wskazuje na to, że to, co się kiedyś zaniedbało, no potrzeba w jakiejś formie na pewno odrobić, nadrobić, uzupełnić. Tu nie chodzi tylko o jakieś takie uzupełnienie typu odrobienie zaległego zadania, ale przede wszystkim chodzi o formację, przede wszystkim chodzi o to, żeby rozumieć lekcję religii jako tą przestrzeń, która pomaga przybliżyć się do Pana Boga, pomaga Go lepiej poznać, pomaga lepiej włączyć się we wspólnotę Kościoła i rozumieć, jakie jest moje miejsce w tej wspólnocie. Dobrze jest mieć świadomość tych danych mocnych, twardych, jasnych, z tego powodu, że one są przede wszystkim podstawą do wychodzenia naprzeciw. Najpierw trzeba pewien problem po prostu najzwyczajniej w świecie ogarnąć, potem trzeba go przeanalizować, a kolejnym krokiem, który jest istotny, naturalny, to przecież wyciąganie wniosków i
pewne opracowanie pewnych strategii na przyszłość, żeby tutaj zapobiec, żeby też wyjść naprzeciwko tym, którzy gdzieś się pogubili. Być może jakąś część uda nam się z powrotem zachęcić do uczestnictwa w lekcji religii, nie przez wyliczanie konsekwencji, ale przede wszystkim przez takie bardzo, bardzo pozytywne ukazanie wartości lekcji religii, tej katechezy, bo ona dla wielu ma naprawdę bardzo ogromną wartość. Wpływa na nasze życie, na nasze wybory, na nasze decyzje w sposób bardzo, bardzo pozytywny i dający taką nadzieję na myślenie pozytywne na przyszłość.